Dzień dobry kochani, dzień dobry również niekochani, bo też tych niekochanych my kochamy bardzo, bardzo mocno. We wszystkie otwory w waszym ciele oglądacie miniaturki dały mi raka, czyli MDMR. Miniaturki dały mi raka. MDMR. To było nasze niesamowite intro, niedługo będzie outro. Znaczy, to będzie za kilkanaście minut, to outro, a póki co po tym intrze ja tylko przypomnę, że ten format polega na pomocy innym. Pomagamy ludziom chorym na raka, wpłacamy pieniądze. Wszystkie pieniądze, które odcinek dany zarobi w ciągu tygodnia z AdSense, leci na Fundację Walki z Rakiem. Poprzedni zarobił tyle, a ten zobaczymy ile zarobi. Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo raka w tym odcinku, a mniej raka na oddziałach onkologii. O! Lecimy. Miniaturki dały mi raka. MDMR. Gdy w ferie spotkasz nauczyciela waksy! To Borys Szyc. Nie, to nauczyciel. O, co ty robisz tutaj na tych feriach? Nie, nie, ja to nie są blanty, panie nauczycielu. No, zobaczymy jak wrócę. Po chuj temu nauczycielowi te opaska na to czoło. Przecież głowa mu zamarznie, on umrze na śmierć, kurwa, z tego powodu. No, jest trochę raka. Gruba spina, Kruszwil oszukany w Biedronce, kamerzysta. 1000 PLN w 5 minut. Oszukali go. Strzałka, dwupodział. To musi być masakrycznie dobry content, podejrzewam. Pewnie wydali na niego 70 tysięcy złotych. No i im się już nie opłaca, bo z AdSense zarabiałem tylko 60 tysięcy. No miniaturka jest typowa kruszwilowa, kamerzystowa, więc nic specjalnego. Taki klasyczny już stary rak, starak. 10 przykładów, jak producenci żywności nas oszukują, czyli czwarta. Mamy niezadowoloną buźkę i mamy dwie, kurwa, strzałki. Patrzcie, jak nas oszukali. Tutaj ewidentnie, kurwa, to są ciastka. Nie wiecie, że to ciastka, dlatego daliśmy strzałkę, że to są ciastka. No tutaj akurat ta strzałka, muszę przyznać, że się przydaje. Natomiast przy tym drugim nie wiem po co, chyba tylko po to, żeby była strzałka. Więc taki rak zachowawczy. Nauczycielka pobiła ucznia na oczach dyrektorki szkoły. Kurwa, czym ona go pobiła? Rybą? Mamy dyrektorkę szkoły, która ma ewidentnie problem ze zbyt dużym biustem i nauczycielkę, która robi i ucznia, który ma wyjebane na to. A wszyscy z tyłu tam patrzą. No, jest to dynamiczny kadr, muszę przyznać TVN-owi, mimo że jest to kadr na bank wycięty po prostu z odcinka, nic nie jest z tym robione, to jest to dynamiczny kadr i nie jest tutaj przez przypadek, muszę powiedzieć. O, więc nie jest aż tak rakowo. Nowe pokolenie, Piotrek łamie prawo! Ale zaraz, na miniaturce nie jest Piotrek, tylko jakaś dziewczyna, która robi tak. Ale bym chciała, żeby ktoś mi złamał prawo w sipie. 10 gigantycznych stworzeń na ziemi. To jest ściema, tak nie istnieje taki pies, który byłby tak gigantyczny. Jest to ewidentnie clickbait, specjalnie to zrobione, to pewnie był jakiś kończyk, chuj wie, kurwa. Jest to sfotoshopowane, nie podoba mi się to, jest to clickbait. Mniej raka, więcej clickbaitu tutaj. 9 dziwnych sposobów na golenie, mniej więcej. A kolega Ignacy, ogolę sobie brodę, kurwa, zapalniczką, bo to mądre jest bardzo. To są właśnie takie zachowania, które YouTube powinien banować. Jak zauważyliście, wspomniałem ostatnio o tym, że niebezpieczne pranki i tak dalej dostawały 18+ i powinny dostawać, tak jak było w przypadku Kruszwila i, kurwa, nie wiem, filmu, gdzie on przywiązywał ludzi do drzewa. Tak tutaj po prostu też ewidentnie się to aż prosi, kurwa. Podpalanie sobie twarzy, no ja pierdolę. I potem twoje dziecko to, Ignacy, zobaczy i co? I co? No i nic w sumie. No jest to rakowe jak zwykle. Ale nie tak bardzo jak to najlepsze, co mężczyzna może dostać z dupy 89. No kurwa. Jestem dumny z tej miniaturki. Ta miniaturka jest bardzo, bardzo rakowa. To z tyłu, co się dzieje, to rozmycie. To nie jest zrobione pod miniaturkę specjalnie to, tylko to jest wycięty kadr z filmu. Tak było, kurwa, w filmie. Dokładnie tak mi się rozmywała twarz, bo wziąłem kwacha i dlatego tak to wygląda. I to, co z tyłu, to też jakby tutaj pasuje. No i to pasuje w chuj. Trochę raka jest. Ale przecież, no kurczę, mamy pieska! Kurwa, Tweet Lovers! Jest spacja pomiędzy słowem i wykrzyknikami, tak się kurwa nie robi! Wróćcie na jebany język polski i zobaczcie, jak to się kurwa robi! Zresztą, dlaczego tam jest, kurwa, kropka i vlog potem? O chuj, tu chodzi, nie rozumiem, kurwa, tego. Jest to clickbaitowe oczywiście, mamy zielona strzałka na pieska, ale mała, muszę przyznać. Mamy, kurwa, emotkę, zakochańce w ogóle. Mamy podwójną ramkę, bo ta ramka jest nie dość, że zielona, to jeszcze jest, kurwa, w panterkę jakąś. No, jest tutaj rak, mógłby być gorszy, na to rak jest bardziej w tytule. Uczniowie bali się nowej nauczycielki, szkoła, odcinek 625. TVN Serious, oczywiście, że Serious, żeby mogły, kurwa, trafić dwa razy na czasie. No i tutaj nie jest pokazane, że uczniowie się bali, tylko ta nauczycielka wygląda, jakby była taka, serio, naprawdę tego, kurwa, nie umiesz. Naprawdę się zesrałaś przy mnie, to ona tak wygląda troszeczkę, więc jest to znowu kadr wycięty po prostu ewidentnie z odcinka i nic poza tym. Małpa, budzę się, producent Magiera. O, proszę, Magiera wrócił. Mamy tutaj dziwną kaszetę, bo jest bardzo cienka ta kaszeta. Takiego małpę w trójwymiarze jakby, trochę odrobinę hologramowy
trójwymiar, z tyłu szare tło. Wygląda to nawet ładnie, intrygująco, ale niewiele nam mówi. Być może też o to chodzi, że niewiele nam mówi. Zima stulecia poszukiwać 383. Jak zimno! Tak zimno, że co? Że mam kurwa sztuczną czapkę, ja pierdolę, mogłeś... Nie, no ja nie wierzę, to jest kurwa sztuczna czapka. To nie jest prawdziwa czapka, nie? Ty, no ja nie widzę tutaj, ale wydaje mi się, że to nie jest prawdziwa czapka. I masz sople, kurwa, na łokciu i kurwa z nosa ci wychodzą. Oj, Adamie, Adamie, no jest tu rakowo, no ale to tradycyjnie. Chill wagon, kwit! Ej, czyta się chill wagon czy chill wagon? Chill wagon. Chill wagon, dobra, to jest chill wagon, dobra, nie chill wagon. Chciałem powiedzieć chill wagon, quit. A to jest chill wagon, kwit. No i mamy tutaj directed by Koza, Kuza, nie wiem jak on tam ma. No mamy tutaj Boriksona kucającego na stole i strzelającym forsą. Mamy ananasa. Zabawna miniaturka hip-hopowa. Na zasadzie jest zabawa, przejmujemy schedę po tedę, takie, no takie trochę w tym stylu. 20 śmiesznych pranków dla pary! No super śmieszny prank! Zamień kurwa szczotkę z kaktusem! Niech sobie tak jemnie po głowie, niech się powbijają jej te szpilki z kaktusa w łeb, kurwa! Brawo! Trum.pl, świetne, świetny dowcip. Sama miniaturka, no oczywiście z przyczyn photoshopowych jest rakowa, ale jest gdzieś tam w miarę estetyczna i kolorystycznie nawet wygląda ładnie, nawet. Jorgus, oddam ci serce. Official video Disco Polo. Nie musieliście pisać, że to jest Disco Polo, to widać. Tak by wyglądała Zimna Wojna, gdyby była komedią romantyczną reżyserowaną przez kurwa Mitię Okorna czy kogoś. Tomasz Kot? A ta? Zobacz, jakie mam wielkie palce, ciekawe ile się w twojej cipie zmieści. To by była mokra wojna, o tak, tak powinien się wtedy nazywać ten film. I ten podpis na dole, oddam ci serce, mega chujowa czcionka i bardzo się dziwię, że na czarnym tle to jeszcze jedno, jeśli ten Jorgus, ten napis, kurwa. Źle, źle, rak. Knopers, łatwy przepis, 100% oryginał, jak ze sklepu, pobite gary. Podoba mi się logo pobite gary, za dużo tutaj się dzieje, troszeczkę wygląda to jak film reklamowy. I przez to jakby mi traci. Są chłopaki z 5 sposobów na, robią taki kanał sobie teraz i no zobaczymy jak to się rozwinie, póki co jest taki lekki rak, bo za dużo tego wszystkiego tutaj jest w tej miniaturce. OSTR Eden featuring Cadillac Dale. No jest to bardzo ładna miniaturka, nawiązująca do gier z Amigi z lat 90. No tak, ewidentnie mi to pachnie bardziej Amigą niż Commodore czy SNESem. Chociaż może być też Super Nintendo, tak. Może to być Amiga, może to być Super Nintendo. Ładnie wygląda ta miniaturka, jak z takiego jakby intro do RPGa albo platformówki. Fajne, fajne, podoba mi się estetyczne. Widzowie decydują, czym otwierać paczki. 10 tysięcy złotych w paczce. Kurwa. A wy się potem dziwicie, kurwa, że wydajecie 60 tysięcy, kurwa, miesięcznie na filmy. No tak, mamy tutaj unboxala, kurwa, dwupodział, że czy mam to zrobić palnikiem, czy siekierą, kurwa, strażacką? No nie wiem, kurwa, może swoją czupryną to zrób. Jest to rak, ale to taki klasyczny rak, jak u niego. Aż tak źle nie jest, aż tak źle nie jest. Ale jak zwykle jest źle u Adbustera. Adbuster, konfrontacja kryogeniczna, minus 54 stopnie Celsjusza w domu. Minus 54 stopnie Celsjusza, znak zapytania. A po chuj ten znak zapytania, skoro jest w tytule, że kurwa jest tam minus 54 stopnie Celsjusza. Skala, która pokazuje ten mikroport, kurwa, Ten. On wcale nie pokazuje, że jest minus 54 termometr. Mamy bałwanka, mamy śnieżynki, mamy kurwa Adbustera, który trzyma coś kryogenicznego, kurwa. I mamy, nie wiem czemu on jest tak zamazany. Że on jest tak zamazany od szronu, że to miał być taki efekt. No jest to rak, kurwa, dojebałeś Ad, kurwa, dojebałeś tutaj Adbunio troszeczkę. Tech Week, numer 2, seria 12, wszyscy szpiegują. No i mamy Kubę Klawitera i to coś, co wygląda jak penis Kuby Klawitera. Ale to jest pewnie świnka morska albo chomik zawinięty w papier toaletowy. Po co się takie rzeczy robi? Po to, żeby się nie rozpierdolił podczas ruchania. Ten film zrobi milion views! No, chyba za kurwa rok. Siemanko Noelo, mamy Gimpera już z Tańca z Gwiazdami. Cejrowski o partii Wiosna Srebrnej i Monarchii 2019-0204 Studio Dziki i Wojciech... O, to jego kanał. No i mamy Wojciecha Cejrowskiego, który pewnie jest bosy i dalej jest nazistą. Mamy Jarosława Kaczyńskiego i mamy Roberta Biedronia. No i co? No i nic, no kurwa. Nic z tego nie wynika. Z tyłu jest jakaś burza, taki kadr dojebany. Podejrzewam, że Wojciech Cejrowski sam robi te miniaturki, chociaż nie, on chyba jest za stary na to. Myślę, że kogoś ma, kto mu to robi. Ale co my tutaj mamy? Merch dla widza! Może być twój! Michu tutaj robi chyba daba, ale chyba nie wie jak za bardzo, bo to się robi tak, mój drogi. Musisz się z całej siły uderzyć tym przegubem w nos. Tak, żeby sobie złamać, to są wtedy najlepsze daby. Mercedes dla widzów by M4K Garage, start serii, może być twój.
A, czyli on będzie pimpował jakiegoś Mercedesa. No fajny pomysł. Było coś takiego w Pimp My Ride, kurwa 100 lat temu, więc czemu nie? Tutaj Adbuster, przepraszam, Syfan, jego brat lepszy, zrobił bardzo rakową miniaturkę. Jest kij, kosmiczny kij i mamy kurwa Syfana z jakimś dolepionym kurwa kijem, chociaż nie, myślę, że to jest ten prawdziwy kij z filmu, bo ja oglądałem ten film i ten kij kurwa po prostu pokolorował go sobie. Tutaj dojebał jakimiś żółto-toksycznymi literkami. No jest to bardzo rakowe, bardzo, bardzo rakowe, Darku. Bardzo dobrze. Im więcej osób cię obejrzy, tym lepiej. Kto jest mądrzejszy, mężczyźni czy kobiety? Lifestyle Polska. No kurwa i teraz co? Mężczyźni to jest różowy mózg, czy mężczyźni to jest niebieski mózg? No kurwa, który? No pewnie, że niebieski, błękitny. Przynajmniej tak jest w tej chwili utarte, bo kiedyś wyobraźcie sobie, że różowy kolor to był kolor mężczyzn, bo to był kolor krwi. Mężczyzn, którzy przelewali krew za skurwysynów, takich jak my, żebyśmy mogli oglądać te miniaturki. Skandal w sanatorium miłości, uczestniczka to podstawiona! Coś tam dalej. Whistleblower, Cafe Polsat. Nakleili kurwa logo Cafe Polsat na jakiegoś gościa, który się całuje ze starą babą. Mamy jakąś młodą dziewczynę, która zniesmaczona, bo to pewnie jej mama albo ktoś. I mamy starszą panią, która... No, co ma na tej chusteczce? Spermę tego kurwa gościa? Nie wiadomo. Dowiecie się oglądając ten niesamowity program pewnie. Ronaldo nie został życzeniem urodzinowych od Realu! Dlaczego? O Jezu, zmieńmy razem YouTube, Chris, coś ty odjebał. Stary, czy ty zdajesz sobie sprawę, że... Bo domyślam się, że nawiązujesz do... No tak, z filmu Igora, nawiązujesz do filmu Igora. A czy ty zdajesz sobie sprawę, że Igor mówi o właśnie tobie w tym filmie? Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale tak jest po prostu. Igor mówi o tego typu rzeczach. Widzisz, ja nie mam nic do kontentu, który jest jakby na czasie i tak dalej, bo musi być taki kontent, bo ludzie chcą takich rzeczy. Jest podaż, jest popyt, po prostu, kurwa, więc jakby okej. Okay. A to wygląda, jakbyś właśnie, kurwa, nie wiem, się powiesił i jakby dzięki temu się zmienił YouTube. No jest czarne tło, jest hashtag, a w ogóle miałeś tu przyjechać, mój drogi, kurwa, i co? I chujów w sto się nie odzywasz, no. Pamiętaj. Jest to bardzo clickbaitowa miniaturka. Bardzo, nie jest rakowa. Po raz pierwszy chyba u Freeza jest clickbaitowa. Tego nie powinnyśmy były jeść! Gość Nadia Długosz! No to wygląda, jakby się zakrztusiła nasieniem, a Nadia... Co? Naprawdę w nasieniu może być piasek? Co ty robiłeś wcześniej? Nie, to oczywiście są tutaj owoce, więc pewnie chodzi o owoce, ale pewnie jakieś zgniłe, przegniłe, no nie wiem, no. Jest to taka miniaturka na zasadzie jest obrzydliwie, koniecznie kliknijcie. Widzicie, to jest tak trochę, jak ktoś wam mówi, ej, zobacz jak to jebie, nie? I ty... Wąchasz to? Naprawdę wąchasz to? Jesteś z tych osób, które to powąchają? No ja nie. Marko Kubiś o ciemnej stronie YouTube'a. Ten kurwa o zmieńmy YouTube, ten kurwa o ciemnej stronie YouTube'a. Niby ciemna strona, jest czerwono, zawód YouTuber. Nocny Marko i 7 metrów pod ziemią zmienił miniaturki w końcu. Widzisz, że algorytmy powoli już coraz mniej wyświetleń jakby... No, no to teraz zmieńmy, teraz rozmawiajmy z YouTuberami. Jak kurwa Gimper, Imponderabilia i wszyscy. Sorry! No, słuchajcie, tutaj nie ma jakby raka jako takiego. Jest tak jakoś... Nie wiem, dziwnie, tyle mam powiem. 7 najrzadszych kolorów oczu występujących u ludzi. Wow, czerwony kolor oka i mamy z Photoshopem zrobione, kurwa, jasna strona. Wow, super. Moje nowe auto, kupiłem Fiata Multiple, motodoradca Fiat Multiple jest świetny. Ej, patrzcie, kurwa, czy oni zrobili to samo? Patrzcie, Cleo wra i kupiłem Fiata Multiple, motodoradca. Wy się, kurwa, umówiliście? No i to jest różnica pomiędzy YouTuberem a gwiazdą pop! Proszę bardzo. Tylko, że tu 4 dni 400 tysięcy wyświetleń, a tu 3 dni 112 tysięcy, 119. Reklamodawcy, widzicie to? No ja mam nadzieję. No bardzo dobrze, Fiat Multiple jest bardzo fajnym samochodem, tyle wam powiem. Jest najbrzydszym samochodem na świecie i przez to jest bardzo fajny. Cleo wra! O, zobaczcie, za mną jest Mercedes! To Cleo Mercedes! Dostałem Mercedesa, bo mam dużo wyświetleń na filmach, a nie jednak motodoradca więcej. Marvel Studios Avengers Endgame, Big Game TV Spot. No co, Marvel i Kapitan Ameryka siedzi i myśli. I co tu jest? Nic kurwa tutaj nie ma, nic ciekawego. Chujowa jest ta miniaturka. Ja pierdolę, Marvel, zacznij robić lepsze. Sprawa Seleny, Karolina Anna. No i mamy Selenę, którą grała, z tego co pamiętam, Jennifer Lopez, tak? Dobrze mówię? Chyba tak. Gie, nie, to Gie grała Angelina Jolie. Dobra, Selena, no i ona robi tak, ale już nie żyje, więc możemy jej to wybaczyć. Zagadki kryminalne. Selena Quintanilla, no nic tutaj nie ma takiego rakowego, jest... To, o czym jest ten kanał i to. Więc to chyba wszystkie miniaturki, moi drodzy, które tutaj zobaczyliśmy.
taką najbardziej rakową. No nie wiem, kurwa, powiem ci, że... Nie, Sajfan. No nie, Sajfan. Adbuster chyba wygrywa, jeżeli chodzi o raka w tym odcinku. Naprawdę, kurwa, bardzo mocno rakowo pojechałeś, Adbuster. Okrużył jak zwykle, więc tutaj nawet nie ma co patrzeć, ale Adbuster tak. I to, moi drodzy, wszystko na dzisiaj. Widzimy się w przyszłym tygodniu, godzina 18. Zobaczymy, czy ktoś będzie moim gościem, czy ktoś się odważy. Czy mogę freeze, kurwa, w końcu ruszyć dupę? Podczas ratowania tego internetu i przyjdzie tutaj. Na razie.